Tak, na samym wstępie mam pytanie, czy ktoś z was kojarzy, kim albo czym jest Wuch? Wuch to jest postać z bajek Stanisława Lema, z bajek robotów. Jak byłem małym chłopcem, to bardzo lubiłem je czytać. Czytałem je co najmniej kilka, jeżeli nie kilkanaście razy. I była tam taka opowieść o Automateuszu, który wyruszał w podróż i chciał znaleźć przyjaciela na tą podróż. Udał się do wielkiego wynalazcy i poprosił go, żeby mu takiego przyjaciela zbudował. I ten wynalazca zbudował tego przyjaciela. On był wielkości ziarnka grochu, trochę mniejszy, i jego się wkładało do ucha. Dlatego nazywał się Wuch. I ten cały Wuch właśnie służył taką dobrą radą, służył pomocą i no, pomagał jakieś problemy rozwiązywać. Opowieść jest w dalszej części bardzo bardziej mroczna, nie będę spoilował, zachęcam do czytania, że ktoś nie czytał. Mnie na pewno zainspirowała jako młodą osobę, jako młodzieńca, dziecko. I ja byłem tym bardzo zainspirowany. Pamiętam, że chciałem zajmować się takimi rzeczami, budowaniem robotów. Chciałem stworzyć robota, który będzie, nie wiem, mojej mamie pomagał w kuchni, robić tam jakieś rzeczy. Nic z tego nie wyszło, nie zbudowałem żadnego robota, zabrakło mi umiejętności manualnych. Ale myślę, że osiągnąłem ten cel w nieco inny sposób, mianowicie no, tworząc oprogramowanie. Tworząc oprogramowanie, które no, nie jest robotem, ale realizuje jakieś czynności, pomaga ludziom i jest używane przez no, nie tylko moją mamę, ale też nie wiem, przez dziesiątki tysięcy osób na świecie, co mnie bardzo inspiruje. I na tej prezentacji bardzo bym chciał to samo wam pokazać. Pokazać, jak takie programy można stworzyć, korzystając z nowoczesnych funkcjonalności dostarczanych przez modele językowe, o których będę za chwilkę jeszcze więcej mówił. Wracając jeszcze na chwilkę do mnie, tu już zdjęcie, jak już nie byłem małym chłopcem. Nazywam się Łukasz Biegaj, pracuję w Unity Group od prawie dekady. Obecnie na stanowisku architekta systemów i w swojej codziennej pracy zajmuję się projektowaniem, wdrażaniem, uruchamianiem, rozbudowywaniem różnych systemów e-commerce dla naszych klientów. Moja firma, w której pracuję, no, szczyci się 25-letnim doświadczeniem w transformacji cyfrowej. Obsługuje dużą ilość dużych globalnych marek. Jestem taką osobą, która lubi pracować przy wielu projektach i no, pracowałem przy większości z nich. Zbieram projekty, brakuje mi w tym momencie kilku tam liter, których jeszcze nie mam. Jak ktoś będzie chciał ten wiec usłyszeć, chętnie opowiem. Wróćmy tymczasem do prezentacji. I jeszcze zanim przejdziemy do jakichś konkretów, bardzo bym chciał odsunąć na bok taki ogólny temat AI, bo bardzo bym nie chciał Bardzo nie chciałem robić kolejnej prezentacji o AI. Jest tego teraz po prostu na pęczki. Jest na to taki swoisty boom. Można wszędzie na każdym rogu zobaczyć, że to jest powered by AI. Można bez problemu odnaleźć szkolenia na Facebooku, na LinkedInie, gdziekolwiek, gdzie można zobaczyć, jak pisać prompty do czata GPT, albo że jak się wklei tam zdjęcie informatyka przy stole, to ten informatyk wstanie i będzie później tańczył. Moim zdaniem to trochę nie ma wartości i absolutnie nie zamierzam, że tak powiem, tego powtarzać. W sensie, no, to jest fajne, ekscytująca technologia, nie ma co ukrywać. Nie? Natomiast jest tutaj grono bardzo techniczne i myślę, że absolutnie by was to nie interesowało, gdybym coś takiego wam pokazywał. Dlatego też przyszedłem z trochę innym tematem. Powiązanym z AI, ale bardziej konkretnym, którym za chwilę. W szczególności nie jest to informacja o tym, jak na stronę można wstawić chatbota, nie? Który będzie nam mógł rozwiązywać zdania z Pythona i pomagać w zakupach w serwisie internetowym. Czym tak naprawdę jest ten AI? To, co teraz obserwujemy, to, czego doświadczamy od roku, jest no, niejako rewolucją, ale nie są to nowe technologie. Ogólnie rzecz biorąc, pojęcia takie jak machine learning, data science istnieją od wielu lat. Nie? Systemy rekomendacji, systemy eksperckie, nie ma tutaj nic rewolucyjnego, ani nic rewolucyjnego się w tym obszarze nie wydarzyło ostatnio. To co było rewolucyjne i to, co zdobyło wielką popularność, to zastosowanie dużych modeli językowych przez OpenAI w postaci chatbota. Te modele językowe zostały nauczone dużą ilością treści i potrafią w taki koherentny sposób tą treść
indeksować, przeszukiwać i prowadzić dyskusję. Natomiast to nie jest wszystko, nie? To jest tylko dyskusja i ona jest fajna, bo to jest taka fajna, namacalna wartość z tego, nie? Można zamiast szukać informacji w Google, zapytać się jakiegoś modelu językowego i on to swoją bazę wektorów przeszuka i nam tę informację udzieli, jeżeli będzie miał. Ale to nie wszystko. Do tego są dodawane dodatkowe mechanizmy, takie jak na przykład RAG, Retrieval Assisted Generation. RAG to jest mechanizm, który pozwala wzbogacić domenę wiedzy danego modelu językowego o jakiś zbiór dokumentów. Na przykład, jeżeli mamy zbiór dokumentów opisujących różne choroby i ich diagnozy i chcemy, żeby nasz model językowy po wpisaniu objawów u danego pacjenta mógł zidentyfikować, czy to która z tych chorób jest, to do tego właśnie służy RAG i on to potrafi nam zrobić. I to nie jest coś, o czym będę dzisiaj mówił. Nie, tylko to mówię, żeby to odsunąć na bok. Inna rzecz, o której dzisiaj nie będę mówił, nie będę mówił o fine-tuningu, czyli mechanizmie, który jest czasami mylony z RAG-iem, a który polega na tym, żeby dostosować, dopasować format wypowiedzi modelu językowego. Na przykład spowodować, żeby mówił wierszem, albo żeby pisał piosenki, które się rymują, albo żeby dawał odpowiedź w postaci JSON-a, który będzie do sprostowania przez maszynę. To jest właśnie fine-tuning i o tym też nie będę dzisiaj mówił. Więc pytanie, o czym będę dzisiaj mówił? Będę mówił o dwóch mechanizmach, które dla mnie są bardzo ekscytujące i no, uważam, że to będzie tak naprawdę najbliższe, największe zastosowanie modeli językowych, jak tylko no, ta aktualna bańka troszeczkę pęknie, ona już pęka i bardzo dobrze, bo tego, że tak powiem, potrzebujemy, racjonalnego zastosowania tych modeli, a nie kolejnego chatbota na stronie, który pokazuje nam, jak możemy dobrać kartę graficzną do płyty głównej. Pierwszy z tych mechanizmów, function calling, to niejako przekazanie narzędzi w rolę modelu. Function calling pozwala nam na zdefiniowanie jakiejś funkcji, którą model może wykonywać, jeżeli poczuje taką potrzebę. Możemy na przykład powiedzieć mu, że drugi modelu, masz możliwość sprawdzenia pogody, jeżeli podasz nazwę miasta, w którym chcesz pogodę sprawdzić, w odpowiedzi otrzymasz opis tej pogody i model podczas dyskusji z użytkownikiem może stwierdzić, no chciałbym tą pogodę sprawdzić, tą funkcję wywołać i odczytać, otrzymać jej wynik. Co będę za chwilkę pokazywał też. Druga funkcja, agent-based workflows. To jest nieco powiązane z function callingiem, ale bardziej zaawansowane stosowanie. To jest sytuacja, w której model językowy jest zamykany w postaci agenta i w tej zamkniętej postaci agenta pozwalamy albo zmuszamy go do rozmawiania z innymi agentami, do wymiany wiedzy, do konfrontowania ustaleń, albo na przykład do sięgania do innych modeli podatkowych informacji. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, są wprowadzane i napędzane głównie przez OpenAI. On tutaj no, wiedzie prym trochę na rynku, zarówno pod kątem dominacji rynkowej, posiadania jakiegoś tam procenta rynku, jak i też wprowadzenia funkcjonalności. Inne firmy, dostawcy innych modeli trochę za nim gonią. Mamy modele od Google, mamy Gemini, mamy modele od Facebooka i tak dalej. Natomiast funkcjonalnie w tym momencie OpenAI ma tutaj no, prym na rynku i troszeczkę też wprowadza najwięcej nowych funkcjonalności w tym obszarze. Natomiast ja osobiście mam troszeczkę obawy przed korzystaniem tylko i wyłącznie z OpenAI. Między innymi dlatego, że to jest model, który działa gdzieś u kogoś, a ja mu czasami wysyłam trochę poufne dane, których być może nie powinienem wysyłać tak do internetu, ale no pokusa jest duża, żebym tutaj pomógł, nie wiem, z podatkami czy z czymś tam innym. A z drugiej strony, nawet jeżeli bym totalnie ufał jakiejkolwiek firmie, że nic niecnego z moimi danymi nie zrobi, to no czuję się trochę źle, używając tylko tej jednej usługi i dokarmiając ich model danymi, wspomagając zwyczajnie ich rozwój, że tak powiem, nie?
Dlatego przy każdej możliwej sposobności staram się używać innych modeli, w szczególności takich uruchamianych lokalnie. Będę je później pokazywał, też przy tym właśnie punkcie Agent-Based Workflows. I to ma szczególne zastosowanie, ponieważ jeżeli zastosujemy ten schemat wdrożeń, to możemy stworzyć sobie taki workflow, w którym większość zadań, które zadamy naszemu modelowi, jest rozwiązywana lokalnie, a tylko te trudniejsze, nasz model pyta się na przykład OpenAI. Ma po prostu funkcję, jeżeli nie wiesz, spyta się starszego brata i on tam po prostu to weryfikuje, korzystając z innego, cięższego, droższego, bardziej publicznego modelu. Być może zrobiłem trochę przedługi wstęp, przepraszam, jeżeli bardzo się rozgadałem, ale uważam, że to było kluczowe, żeby to rozgraniczyć. Natomiast może pojawić się pytanie, skąd w ogóle taki temat na takiej prelekcji? I odpowiedź jest bardzo prosta. Uważam, że my, jako DevOpsi, jako SysOpsi, jesteśmy tymi osobami, które bardzo często łączą różne rozwiązania, które je dobierają, ustalają, czy będą ze sobą kompatybilne, czy będą ze sobą rozmawiały. Często musimy je do tego zmusić, zainstalować razem. Można by powiedzieć, że jesteśmy takimi krawcami software'owymi, którzy właśnie no, łączą to oprogramowanie, żeby działało wspólnie. I co jest bardzo ważne, modele językowe są tym klejem, który pozwala połączyć to, czego się do tej pory nie można, czego do tej pory połączyć nie można było, albo nie było to łatwe do połączenia. Co mam za figę nadzieję Wam pokazać i zainspirować do wykorzystania we własnych projektach. Potwierdźcie proszę tylko, czy mnie dobrze słychać cały czas. Świetnie, bo ja tutaj takie delikatne echo słyszę i mam mało tutaj taki dysonans. Porozmawiajmy o tym, jak uruchamiać modele. W tym momencie na ekranie pokazuję interfejs webowy czata GPT, nie? Którego zakładam, że każdy zna, gdzie, jak wiecie, można wejść, zadać mu pytanie, poprowadzić dyskusję, uzyskać odpowiedź, udostępnić komuś. I tak, no, zakładam, że większość ludzi, którzy korzystają z czata GPT, dokładnie tak korzysta. Nie wszyscy wiedzą, ale mam nadzieję, że większość osób stąd, że te same funkcjonalności dostępne są również przez API. Te API udostępnione przez OpenAI, tutaj pokazuję na tym ekranie w postaci tak zwanego playgrounda webowego. Po założeniu konta na platformie OpenAI można się zalogować i wywoływać te metody API z interfejsu webowego. Te metody API w dużym uproszczeniu dają nam te same funkcjonalności co interfejs webowy ChatGPT, ale też dają trochę więcej. Jak na przykład tutaj widać na zaznaczeniu, pozwalają chociażby na regulację temperatury, czyli, no, że tak powiem, różnorodności odpowiedzi, determinizmu odpowiedzi, którą udziela, i wielu innych rzeczy. Ciekawą funkcjonalnością, o której będę za chwilę mówił szerzej, jest właśnie ten function calling, który również tutaj można zdefiniować. Przy definicji agenta w tej platformie można powiedzieć, agencie, masz dostęp do funkcji, która pozwala ci sprawdzać pogodę w dowolnym mieście, tego musisz wywołać. To jest zresztą no, domyślny przykład, który jest w platformie OpenAI, dlatego go drugi raz wymieniam. I niestety no, nie działa to tak, bardziej to działa w formie takiej demonstracyjnej. Mianowicie, jeżeli dodamy taką funkcję, to model co najwyżej nam powie, że chciałby tę funkcję wywołać, ale nam jako użytkownikom zostanie zrzucona odpowiedzialność za no, wklejenie odpowiedzi z tej funkcji. Jest to zwyczajnie demo, taki playground jako demonstracyjny tego służy. To jak tego używać, żeby to nie było demo i żeby to nie był playground? No, wypada skorzystać bezpośrednio z API. I do korzystania bezpośrednio z API przydatne są różnego rodzaju frameworki, można powiedzieć, albo abstrakcje. I taką najbardziej popularną jest LangChain, którym będę dzisiaj operował. LangChain to jest taka właśnie abstrakcja, która powstała z tego, co się orientuje, właśnie do zarządzania API OpenAI, jako tego wiodącego prym, ale jako, że mamy też już inne modele, to w tym momencie LangChain jest taką warstwą abstrakcji, która pozwala adresować różne rodzaje modeli od różnych dostawców
w tym też modele lokalne. Pozwala adresować takie, realizować takie funkcjonalności jak rozmawianie z modelem, jak function calling i tak dalej, co będę za chwilkę pokazywał. Co jest ważne, dostępne jest to w postaci SDK do Pythona i SDK do JavaScriptu Node.jsa. Demonstracje, które ja dzisiaj będę robił, będą oparte o Node.jsa. Głównie dlatego, że to jest język, w którym mi się wygodnie pisze. Natomiast miejcie na uwadze, że to jest tylko API i czy to się będzie napisane w Pythonie, w JavaScriptie, czy w Bashu, czy w Golangu, to nie ma dużego znaczenia. Takie po prostu tutaj rozwiązanie dobrałem. I na tym slajdzie pokazuję bezpośrednio egzempla pochodzącego z dokumentacji LangChaina. W liniach 1 i 3 jest inicjalizacja modelu. Ta inicjalizacja modelu wymaga, żeby była zdefiniowana zmienna środowiskowa o nazwie OpenAI API Key, wygenerowana na platformie wcześniej. Później w liniach 5 do 10 jest przygotowywana wymiana informacji pomiędzy użytkownikiem a tym modelem. Nie? I w tym przypadku widzimy, że to jest wiadomość systemowa z poleceniem przetłumaczenia podanego tekstu z angielskiego na włoski i pierwsza wiadomość, która tu mówi hi, i można spodziewać się, że wynikiem działania tej aplikacji w linii 12 będzie właśnie zwrócony przez model odpowiedź hi w języku włoskim. To jest minimalny przykład, on działa, można sobie go skrypować, uruchomić, ale to, co jest kluczowe, to co mam pokazać na drugim slajdzie, pozwólcie, że go tak przełączę. Tutaj jest ta sama aplikacja, różniąca się tylko liniami 1 i 3. W liniach 1 i 3 został zaimportowany inny model. Nie jest to już OpenAI, tylko to jest model Mistral, uruchamiany przez tak zwaną Olamę. Olama, będę go później pokazywał, to jest aplikacja, która pozwala w łatwy i wygodny sposób uruchamiać modele lokalnie na takim commodity hardware, na przykład na tym laptopie, z którego pokazuję tę prezentację, mam uruchomioną Olamę, chociaż nie jest to jakiś tam, nie wiem, potwór z jakimś GPU i ona działa. No i co jest kluczowe, reszta tej aplikacji jest taka sama od linii 5 do końca i ona działa tak samo. Oczywiście z dokładnością tego, jak działa dany model, bo te modele są różne. Nie chcę się powtarzać w kółko, no ale OpenAI wiedzie tutaj prym i jest troszeczkę najbardziej uniwersalnym z tych przynajmniej, co ja znam. Model 4O. Natomiast inne są nie gorsze, tylko w zastosowaniach bardziej specjalistycznych, nie? Przykładowo model Mistral, z tego co się orientuję, na przykład z językiem polskim sobie prawie w ogóle nie radzi, tak samo jak i Lama. Ale na przykład z językiem angielskim już takich dużych problemów nie ma. Dobrze. Za chwilkę przejdę do takiej warstwy demonstracyjnej. Będę ją pokazywał w kodzie. Każdy kod, który będę dzisiaj pokazywał, jest zlokalizowany w repozytorium na GitHubie, dostępnym pod tym adresem. Będę to jeszcze pokazywał, ten kod. Także pozwólcie, ja tylko muszę zorientować się, jak tutaj zrobić, żebym miał i mikrofon, i ekran. Dobrze, przejrzyjmy najpierw zawartość tego repozytorium. Zawartość tego repozytorium to jest jedna aplikacja, którą za chwilkę otworzę w JavaScriptie, w Node.jsie. Lista zależności zapisana w package JSON. Zdaje się, że muszę to powiększyć. Teraz jest czytelne wszystko, co nie? Wśród tych zależności można znaleźć takie moduły jak właśnie LangChain, jak dostęp do modelu Olama i tak dalej, i tak dalej. Za chwilkę będę pokazywał dokładnie, co tu jest wykorzystywane. A kod aplikacji mieści się w tym momencie głównie w jednym pliku, który pozwolę sobie otworzyć w Vimie. I pozwolę sobie też go przewinąć i pokazać Wam. W dużym skrócie. W liniach 29 do 30 jest generowany ten prompt systemowy, który po prostu mówi modelowi, jak ma działać z danymi, które wprowadził, jaki jest prompt systemowy, i później tutaj w linii 32 jest wprowadzany input od użytkownika. Ten input jest później przekazywany do agenta.
Ten agent jest zdefiniowany w liniach 41 do 45. I jak się przyjrzycie, on się składa, ten agent 1, z tego konkretnego LLM-a GPT-4o OpenAI. Składa się z prompta, który był zdefiniowany wyżej, i z szeregu narzędzi, o których powiem za chwilkę. Następnie ten agent jest zwyczajnie uruchamiany w taki bardzo prosty sposób, zwyczajnie w pętli while true. Pytamy użytkownika o to, co chce zapytać, i zwracamy mu odpowiedź. Jak to działa w praktyce? Uruchomiłem tę aplikację, wpisałem w inputcie jakiś tekst. Ten tekst został przekazany do kodu tej aplikacji, do tego agenta. Pod spodem został odpalony LLM. Został wysłany request do API OpenAI i on mnie zwyczajnie odpowiedział. Nie ma tutaj nic rewolucyjnego, nie ma tutaj nic rewelacyjnego. Zwyczajnie pokazuję wam tutaj podstawową funkcjonalność, no, replikacja tego, co jest na czacie GPT, na platformie i tak dalej. Co jest ważne do zaznaczenia, to, że ta dyskusja, którą tutaj prowadzę, z racji tego, że ona się dzieje z wykorzystaniem API OpenAI, to nie jest używana do doszkalania ich modelu. Można by założyć, że jest poufna. OpenAI deklaruje, że ją usunie tam po jakimś czasie i tak dalej. Oraz też, co ważne, ta konwersacja jest wyposażona w historię. To znaczy, się, jeżeli powiem mu, że nazywam się Łukasz i zapytam się go na imię, on to będzie pamiętał. Ale dobrze, pogadajmy sobie o narzędziach. Narzędzia tej aplikacji są zdefiniowane w osobnych plikach. Każdy z tych plików to jest osobne narzędzie. I przykładowo jedno z takich narzędzi to jest Nmap, zapisane w pliku nmap.tol.mgs. Te narzędzie, jego definicja zaczyna się w linii 8, ma swoje parametry wejściowe, ma swój opis. Ten opis jest bardzo ważny, ponieważ no, żeby model mógł skorzystać z narzędzia, musi wiedzieć, co robi. Dlatego to jest opis, który mówi, że to jest narzędzie, które skanuje porty używające mapa. Te narzędzie ma też jakieś swoje parametry wejściowe. W tym przypadku jest to host, który jest stringiem, który też ma swój opis. To jest ważne, żeby ten opis był. Oraz ma funkcję, która zostanie wykonana, jeżeli tylko ten model zdecyduje się no, z tej funkcji skorzystać. Ten plik jest później parsowany przez tą aplikację i przekazywany do modelu wraz z promptem. Jaki jest tego efekt? Uruchomiłem aplikację, wpisałem prompt, przeskanuj nmapem host localhost. Wciskam Enter. Pod spodem cały ten agent jest skonstruowany wraz z tym narzędziem. To jest wysyłane do modelu językowego. Model wraz z informacją o tym, słuchaj, masz takie narzędzie. Jeżeli użytkownik chce, to możesz z niego skorzystać. I model faktycznie z niego skorzystał, co widzę po tej linii. Tam gdzieś w środku był jakiś debug print zrobiony. Uruchomił Nmapa, zakładam z adresem localhost. Nmap dał swój standardowy output, który został przekazany do modelu. I zwrócił uwagę, że ten model, że tak powiem, od razu zinterpretował te odpowiedzi. Czy to jest w ogóle, czy to ma jakąś wartość? Ja moim zdaniem jeszcze nie ma, bo ja tego Nmapa bym odpalił szybciej, niż bym powiedział modelowi, przeskanuj Nmapem localhosta i tak dalej, nie? No taka jest prawda, zwyczajnie dwa polecenia versus to, co tutaj robiłem. To, co jest fajne, to jeżeli zdecydujemy, żeby połączyć kilka rozwiązań ze sobą, kilka narzędzi, i to doskonale te modele robią. Przykładowo załóżmy, że skorzystam z dwóch innych narzędzi. Mam jedno takie narzędzie, które pobiera mój kalendarz, Get Week Schedule. Ono normalnie pobiera kalendarz z Outlooka, z pliku ICS, który jest publicznie dostępny, w sensie to jest taki link prywatno-poufny.
I narzędzie, które to robi, zwyczajnie pobiera ten plik, parsuje go i wrzuca do modelu, żeby mógł to sobie zanalizować. Ja pozwoliłem sobie przed spotkaniem troszeczkę swój kalendarz zanonimizować, więc nie zdziwcie się, jak będą tam jakieś dziwne spotkania pokazane. I wykorzystajmy drugie narzędzie do wysłania maili. Mam tutaj takie. Zobaczmy, czy zadziała. Zapisałem taki prompt. Znajdź jutro wolny termin w moim kalendarzu i wyślij mojej mamie zaproszenie na spotkanie w kawiarni. Ma imieniny. Klikam Enter. I widzę, że pobrał listę eventów z kalendarza. Zauważył, że jestem wolny od 15:30 do 17:00. Zapytał się mnie, czy mi to pasuje i poprosił, żebym podał jej adres e-mail, żebym mógł wysłać tego maila. Wpiszmy go. Zwróćcie uwagę, że ja to wykonuję w normalnej dyskusji. Nie ponowiłem tego polecenia. Kontynuowałem dyskusję, dałem tylko e-mail. Nie pisałem e-mail tej osoby, to taki i taki. Zwyczajnie odpisałem. On to wszystko rozumie. Nie? No i co my tu mamy? Od razu mamy zaproszenie w kalendarzu i tak dalej. Akurat te narzędzie no nie ma funkcji dodawania do kalendarza, ale jakby mówię, taki dodał, on by z tego skorzystał i bym zablokował ten termin w kalendarzu. I o ile wywołanie modelu, żeby wykonał za nas jedną funkcję, jedno narzędzie, no może być nieoptymalne. O tyle już na przykład wywoływanie ich kilku pod rząd, no troszeczkę ma sens moim zdaniem, nie? I to ma właśnie sens w takich naszych codziennych zastosowaniach, nie? Żeby wziąć i automatyzować naszą pracę zwyczajnie. Dać mu te narzędzia, z których my korzystamy i traktować taki model językowy jako no, asystenta tak naprawdę. Nie jako wyszukiwarkę informacji. Nie? Mi się bardzo często zdarza, żeby pytać czata GPT, jakie są flagi do FFmpega, żeby zmienić plik wideo na GIF-a i go przy okazji skadrować. To bardzo często go o to pytam. Ale tak naprawdę mógłbym mu ten plik wysłać, skadruj mi to. Zapisz mi to w postaci GIF-a. Nie? Tego jeszcze żadne takie otwarte narzędzie, które znam, nie potrafi, ale można to samemu zaprogramować. I tu jest właśnie taka kluczowa dygresja, bo jest szereg otwartych takich asystentów, które mogą nam pomagać. Jest Siri, jest Google Assistant, jest Alexa. I co one potrafią tak naprawdę? Można z ich wykorzystaniem ustawić sobie przypomnienie w kalendarzu i można sprawdzić, jaki jest wynik meczu piłkarskiego. One nie mają w sobie narzędzi, nie? Z drugiej strony, narzędzia do tego, żeby one były 100 razy bardziej inteligentne, już od dawna istnieją. Od roku czasu jest ChatGPT, który bije i Siri, i Google Asystanta na głowę. Dlaczego więc to nie jest jeszcze połączone? Rozwiązanie już istnieje, tak naprawdę, nie? I odpowiedź jest bardzo prosta. To się nie skaluje. Użytkownikami modelów językowych jest w tym momencie głównie branża IT albo osoby powiązane z branżą IT. Jest to, dajmy na to, nie wiem, 100 tysięcy osób na świecie, może milion osób, które z tego korzysta, nie? Natomiast jeżeli w telefonie mojej mamy pojawiłby się asystent, którego moja mama mogłaby się spytać, jaki jest przepis na ciasto bananowe, to ja zakładam, że ona by się pytała tego asystenta codziennie o to. I żaden dostawca wielki, żaden potenta typu Google, Apple, OpenAI nie ma takiej mocy obliczeniowej, żeby przetwarzać taką ilość zapytań każdego dnia. Także technologia już jest, tylko nie ma jeszcze na to sposoby, żeby to w taki sposób wyskalować. To się zmienia. Apple już, zdaje się, tydzień temu zapowiedział, że zrobi implementację tego na jesień, zdaje się, która będzie działała przede wszystkim lokalnie na telefonach, na smartfonach, a cięższe zapytania będą wysłane do chmury. I to ma wtedy faktycznie szansę zadziałać i no cóż, będzie na pewno kolejną rewolucją, nie? Natomiast my możemy to stosować wcześniej, tak jak wam tu pokazałem. Pozwólcie, że zobaczę na czas. Mamy trochę czasu. Może napiszmy swoje własne narzędzie w takim wypadku. Zademonstruję wam, jak to może wyglądać. Z narzędzi ja przygotowałem sobie taki scenariusz,
żeby na przykład przeszukiwał listę kontaktów. Co tam sądzicie? Może być? Funkcjonalność, która narzędzie pobierz kontakty, które operuje na liście kontaktów, narzędzie do wysyłania e-maili, narzędzie do sprawdzania kalendarza, górne i dolne już jest. Za chwilę wam je pokażę jeszcze, żeby był tutaj pełny widok na to. I zrobimy sobie trzecie narzędzie na pobieranie kontaktów. To pobieranie kontaktów to jest bardzo ważne. My musimy tylko modelowi dostarczyć listę kontaktów. Niech to będzie lista imion, nazwisk z adresami. Format tego jest bez znaczenia, czy to będzie lista w tekście, czy w HTML-u, czy w JSON-ie, czy w CSV, on to zrozumie. I to jest bardzo, bardzo fajne. I jeżeli tego damy takiemu naszemu modelowi dostęp do kilku takich narzędzi, możemy oczekiwać, że on będzie te narzędzia potrafił połączyć w jakiś logiczny, spójny ciąg myślowy, zdarzeniowy i wykorzystać. Zapiszmy więc ten przykład. Ja zacznę od tego, że utworzę plik z kontaktami. I zwyczajnie nazwę sobie go contacts.json, bo zakładam, że u mnie kontakty będą w JSON-ie. Normalnie wziąłbym te kontakty i pobrał z Outlooka, Thunderbirda, z czegokolwiek, natomiast no, mam tam jakieś osoby, z którymi pracuję, RODO i tak dalej, więc może lepiej nie. Załóżmy, że każdy kontakt ma w sobie imię, pole o nazwie name, i e-mail. Mam tu jeszcze kilka syntax errorów. Dobrze, że mi tutaj podświetla od razu to. Mógłbym. I można zaraz to zrobimy, tak naprawdę, nie? Zwróćcie uwagę, że ja to sobie, tą strukturę to wymyśliłem, nie? Ja wymyśliłem, tutaj zamiast name mogło być napisane imię, albo nazwisko, albo imię po węgiersku. Model to zrozumie, nie? Także struktura jest arbitralna i to jest coś pięknego, nie? Swoją drogą, na chwilkę pozwolę sobie zrobić małą dygresję. Przejeżdżając tutaj, przygotowałem sobie drugi komputer, na którym mam kopię tej prezentacji, kopię tych narzędzi zwyczajnie, żeby jakby coś się z tym stało, żebym mógł z drugiego odpalić i tak dalej. I tuż przed prezentacją testowałem te polecenia i na drugim komputerze wykonałem mu informację, polecenie przez kadą nmapem host localhost i otrzymałem informację, no nie masz tu nmapa zainstalowanego, nie, czy chcesz, żebym ci pomógł zainstalować. Nie? Także on bardzo sobie świetnie radzi też z błędami. Taka ciekawostka. Ale wróćmy do tematu. Mam plik z kontaktami i napiszę sobie teraz narzędzie. Ponownie no, będę pisał w JavaScriptie, wybaczcie. Mam nadzieję, że nie macie do niego uprzedzeń. Ja lubię zwyczajnie, lubię ten język. Pisałem dużo w różnych językach, pisałem w PHP, pisałem w Perlu, w Pythonie. I ten język zwyczajnie mi się podoba, jest wygodny. Zacznijmy od tego, że ja otworzę najpierw nmap toola i wyjaśnię, omówię dokładnie wszystkie linie, jakie tutaj są, a później to zmodyfikujemy do nowej aplikacji. Niestety myślałem, że będę mógł skopiować. Mam taki dylemat, że muszę trzymać jedną ręką mikrofon i nie mogę wziąć burącz, ale my się tego sobie poradzimy z tym tematem. Zacznijmy od pierwszych czterech linii, które są w tym pliku. Tutaj jest import bibliotek, które są potrzebne do działania tej aplikacji. Swoją drogą trzecia i czwarta biblioteka nie są do niczego potrzebne.
Te dwie biblioteki to jest LangChain z funkcjonalnością do definiowania właśnie narzędzi do tych function callingów i ZOD, który pozwala na taki opis struktur danych. Następnie definiuję sobie nowe narzędzie i tutaj pozwolę sobie skopiować tak naprawdę istniejące z istniejącego pliku, od tego nmapa. I nazwę sobie je zgodnie z naszym schematem Search Contacts Tool. Nazwa. Opis i opis parametrów. Zapisałem na razie to w pseudokodzie, bo zobaczymy, może nam asystent pomoże w napisaniu tej funkcji. A jeżeli nie, to mam gotowca. To, co jest kluczowe, to to, że mamy definicję tego narzędzia. To narzędzie ma swój jakiś opis, ten opis jest bardzo ważny. Ma opis listy parametrów i tutaj parametrem jest partial name i ten parametr też ma swój opis. Jest definicja funkcji i ta funkcja ma zwrócić znalezione obiekty, jeszcze ich na razie nie ma. Funkcja ma się później skończyć. To w zasadzie będzie koniec tej definicji naszego Search Contacts Tool'a. Prosta definicja, oczywiście bez implementacji, bo jest w pseudokodzie, ale jeżeli to prawidłowo zaimplementujemy, to to pozwoli nam na takie automatyczne przeszukiwanie tych kontaktów. I patrzę na czas, myślę, że może nie jest to najlepszy moment na pisanie tego od nowa, więc pozwolę się wesprzeć gotowcem. Które, no cóż, miałem napisane przed spotkaniem, nie będę ukrywał. Ale to są tak naprawdę tylko trzy linie. I te trzy linie odczytują plik contacts.json. Później parsują ten plik, a w zasadzie parsują strukturę JSON, która jest w środku. Następnie dla każdego elementu filtrują te kontakty, które mają w polu o nazwie name zawartość ten name part. U mnie to się nazywa partial name, także dopasuje tylko te nazwy. I na końcu to zwracamy. Powinniśmy testować nasz kod, więc ja też dopiszę funkcję testującą. Ta funkcja testująca jest uruchamiana tylko, jeżeli bezpośrednio ten plik uruchomimy i w ramach tego jest ta metoda wywoływana z jakimś parametrem. Widzę, że ten parametr jeszcze ma złą nazwę, także od tego poprawię. No i cóż, wywołuję. I spodziewam się, że nic nie znajdzie, bo nie mam żadnego Karola w kontaktach. Nawet więcej, nie uruchomi się, bo brakuje mi biblioteki. Dodałem bibliotekę, nic nie znalazł, tak jak się spodziewałem.
Więc dodajmy mu do kontaktów jeszcze Karola. Wykonajmy ponownie ten test. I syntax error mamy. Także poprawiam syntax error, zapisuję, uruchamiam ponownie. I tak, no, moje narzędzie działa. To teraz je przekażmy do modelu. Zwróćcie uwagę, jak to robię. Otwieram sobie plik main.js, gdzie mam definicję narzędzi, którą wcześniej pominąłem, a teraz można się jej przyjrzeć. Mamy tu zdefiniowany szereg narzędzi. Tavili to jest publicznie dostępne API, które pozwala na uzyskiwanie odpowiedzi na różne rzeczy, typu na przykład jaka jest pogoda i tak dalej. I na narzędzie, które pochodzi wprost z dokumentacji LangChaina do mnożenia liczb, bo jak wiecie, modele językowe często mają problem z operacjami matematycznymi i zwyczajnie taka funkcja do mnożenia może się przydać. Funkcja do wysłania e-maili, funkcja do uruchamiania traceroute'a, funkcja do uruchamiania unmap'a, funkcja do zakładania zadań w JIRze. Teraz ją wykonamy i to już widzieliście, pobieranie kalendarza. Ja tu dopiszę nową funkcję, którą dopisaliśmy, czyli ten search context tool. Jeżeli nie zrobiłem błędu, to powinniśmy móc z tej funkcji już skorzystać. Sprawdźmy to. Czy mam w kontaktach jakiegoś Karola? Zadaję takie pytanie. Tak, masz w kontaktach osobę o imieniu Karol. No? Czyli tak, potrafi to narzędzie już wywołać. Oczywiście szuka w pliku JSON, który mam na dysku, ale bym mu tu podpiął z Outlooka książkę, gdyby przeszukiwał wszystko. No to co możemy z tym zrobić? No możemy wysłać do wszystkich osób w książce adresowej informację, że wyjeżdżam na wakacje. W sumie dajmy mu trudniejsze zadanie. Napisałem, żeby wysłał do wszystkich w książce adresowej informację, że wyjeżdżam na wakacje, ale nie wysyłał jej do Karola, bo powiem mu osobiście. Spodziewam się teraz, oczywiście to może nie wyjść, że narzędzie pobierze książkę adresową, przeszuka wszystkie kontakty, zobaczy, gdzie jest Karol, gdzie są inne osoby i utworzy maile. I mamy tutaj w tym momencie jeden mail, drugi mail, trzeciego nie ma. Akurat, że tak powiem, no nie ukrywam, że ja dla celów demonstracyjnych nie wysyłam do prawdziwych adresów, tylko do siebie, nie, żeby to nic nie wyszło. Natomiast widzicie, że ta funkcjonalność działa. No to zobaczmy jeszcze na Jirę. Co możemy zrobić takiego DevOpsowego? Może pozamykać porty jakieś na firewallu. Nie wiem, czy zadziała. Przekonajmy się. Polecenie, które wpisałem, to zeskanuj otwarte porty na hoście localhost. Dla każdego portu o numerze większym niż 1024 załóż zadanie w JIRze na jego zamknięcie. I on uruchomił nmapa. Znalazł ileś tam portów. Zobaczył, że mam trzy otwarte. MySQL, Postgres i jeszcze tu jakiś serwer www prawdopodobnie. I otworzyłem się przeglądarka, w której ją wyłączyłem, żeby do tego wrócić, także wracam do przeglądarki i mogę zobaczyć trzy otwarte formularze w JIRze. Tu jest celowo zrobiony błąd z brakiem reportera, żeby mi się to jednak nie założyło, ale tak jak widzicie, model językowy wykorzystał szereg narzędzi, przeskanował porty, założył zadania, sformułował ich treść. Jakby dać mu jeszcze narzędzia do odczytywania tych zadań, to mógłby później sprawdzić, czy dobrze poszła realizacja. I tak, w dużym uproszczeniu działa function calling. I ten function calling możecie zobaczyć, to wszystko pokazywałem w repozytorium, które dzisiaj wam tutaj demonstrowałem.
Pokazałem Wam, jak można wykonywać poszczególne funkcje pojedyncze, jak można zdefiniować wiele funkcji i oczekiwać, że dany model będzie z nich korzystał. Ten kod jest w tym repozytorium. Tutaj mam taki slajd, który może pokazywać, jak może to wyglądać lub jak wygląda w projekcie, który wdrażaliśmy w nieco szerszym kontekście. Tutaj jest taka właśnie integracja AI, która no, można by ją porównać do takiego typowego elementu integracyjnego. Ona wymienia dane z frontendami, na przykład ze stroną internetową, na przykład z e-mailami i tak dalej, na przykład z użytkownikiem, który wpisuje coś do czatu i wymienia to z modelem językowym, z funkcjami, które ma dostępne, z jakąś bazą wiedzy i tak dalej. Nie? I no nie ma co ukrywać, tutaj nie ma zbyt dużo AI w tym obszarze. Nie? To jest tylko integrator, to jest tylko wywoływanie różnych API tak naprawdę. Dlatego ja osobiście mam trochę problem z nazywaniem tego takim prawdziwym AI. To jest zwyczajnie integracja. Dobrze, mamy jeszcze kilka minut, więc pozwólcie, że zahaczymy jeszcze o temat agent-based workflows, bo pokazywałem Wam narzędzia i troszeczkę jeszcze powiedziałem o uruchomieniu modeli. Może zacznijmy od tych modeli lokalnych. To, co wszystko, co pokazywałem, działało w oparciu o OpenAI. I tak jak mówię, no OpenAI, wiecie tutaj prym, ten function calling działa u nich idealnie, przynajmniej według moich tam doświadczeń. Inne modele też to mają, ale z różną skutecznością. Są modele, które radzą sobie lepiej i które radzą sobie gorzej. Natomiast no, warto z nich korzystać. Ja, tak jak mówiłem, mam opory przed korzystaniem z OpenAI do wszystkiego, więc tam, gdzie mogę, to staram się używać modeli lokalnych. I sposobem na uruchomienie modeli lokalnych jest na przykład Ollama. Ollama to jest aplikacja, którą możecie sobie na komputer pobrać i która pozwala w bardzo prosty sposób uruchamiać gotowe modele. Na przykład model Llama 3 od Facebooka. Mogę uruchomić sobie jednym poleceniem. Ollama run, nazwa modelu i zadać mu pytanie. Zadam mu takie pytanie, na które wiem, że nie odpowie. Czy Kopernik była kobietą? No i chociażby widzę, że udziela mi odpowiedzi w języku angielskim. Zrozumiał, ale już po polsku odpowiedzieć nie potrafi lub nie chce. Być może jakiś fine-tuning by tu się przydał, nie? Niemniej jednak to działa lokalnie na tym komputerze, który mam tutaj, który nie jest jakimś potworem GPU i działa w tempie, które nie jest najgorsze, nie? Ten model w zupełności wystarczy jako taki bazowy do rozpatrywania promptów i on może sięgać do tak nazwałem wcześniej starszego brata, który jest w chmurze do OpenAI, do trudniejszych, cięższych zadań. I takie właśnie sięganie do innych modeli to jest agent-based workflow. Nie? To jest też bardzo przydatne, jeżeli na przykład mamy wątpliwości co do odpowiedzi, których nam dany model udziela. Nie? Przykładowo wiemy, że niektóre modele mogą zmyślać, że mogą podawać nierzetelne odpowiedzi i nie przyznawać się do tego. I na przykład całkiem sensowne jest czasami, jeżeli chcemy mieć większą pewność, zapytać o to samo dwóch różnych modeli i skonfrontować się nawzajem. Nie? Powiedzieć, ty odpowiedziałeś tak, ale inny model odpowiedział tak. Kto ma rację? Na przykład. To jest właśnie, jeżeli za pomocą LangChaina możemy takie dwa modele zamknąć w agentów i między siebie zwyczajnie napuścić, nie? Żeby ustaliły wspólną wersję zeznań, zanim nam odpowiedzą. Nie? I to bardzo fajnie działa i to fajnie też działa właśnie do takiego zastosowania, jak Wam pokazałem, że najpierw model lokalny, a później ten zaawansowany. I tak samo właśnie Apple teraz deklaruje, że on będzie robił Siri najpierw na telefonie, który mamy w kieszeni, a dopiero później gdzieś tam na API, które działa gdzieś tam dalej. Ten diagram pochodzi z frameworka o nazwie Autogen, który dostarcza Microsoft, który właśnie do tego służy, nie? Do budowania takich agent-based workflows, ale można też je budować w oparciu o LangChaina, tak jak pokazałem. Dobrze, to wszystko ode mnie. Czy ktoś ma jakieś pytania? Jeśli chodzi o tą ostatnią część, to spotkałeś się z takimi no, z takimi modelami, które jakby korzystają z kilku modeli w chmurze jednocześnie?
Padło pytanie z publiczności o to, czy spotkaliśmy się z takimi modelami, które używają kilku modeli jednocześnie w chmurze. Ja osobiście nie brałem udziału we wdrożeniu takiego modelu i nie spotkałem się z takim, natomiast nie ukrywam, że bardzo duża część zastosowań modeli językowych realizuje hobbystycznie, tak powiem, do samodzielnych, personalnych celów i tak ja używam dwóch modeli bardzo często. Bardzo często pytam zarówno Gemini od Google'a, jak i GPT-4o, bo zwyczajnie troszeczkę im czasami nie ufam. Chciałem zapytać w kontekście wywoływania tych procedur, tych funkcji, czy jeżeli funkcja ma wiele parametrów, czy można w jakiś sposób podpowiedzieć modelowi, w jaki sposób ma te parametry dopasowywać do tej funkcji? Pozwól, że powtórzę pytanie dla widzów. Padło z widowni pytanie o to, czy jeżeli funkcja ma wiele parametrów, czy możemy jakoś się specyfikować i mówić modelowi, jak ma ich używać. Tak, możemy, co więcej, powinniśmy, albo nawet musimy. I może ja jakiś tutaj zobaczę, na przykład mam tutaj narzędzie do mnożenia liczb. Te narzędzie jest bardzo proste, jest zdefiniowane, że jako ma swoją nazwę, mnożenie, ma swój opis, pomnóż dwie liczby razem i ma swoje dwa parametry, A i B. Każdy z tych parametrów ma swój typ danych i swój opis. To jest kluczowe. Jeżeli my tego nie podamy, to ten model nie będzie wiedział z tego skorzystać, nie? Także tak, musimy to robić, nie? I tak można używać wielu, wielu parametrów. Co też jest bardzo fajne, to, że tylko wejście musi być skodyfikowane w taki sposób do tej funkcji. Wyjście może i powinno być w dowolnej strukturze. To może być JSON, to może być opis słowny, to może być liczba zwrócona. Jedyny niuans jest taki, że to nie powinna być liczba jako liczba, tylko to powinien być string. I na przykład tutaj wynik mnożenia jest konwertowany do stringa, ale to jest jakiś tam niuans od API bardziej niż od modelu językowego. A czy możemy mu jakoś podpowiedzieć, w jakim formacie ma właśnie zwrócić rezultat? Czy to tylko on może się domyślić z kontekstu? Padło pytanie, czy możemy mu jakoś podpowiedzieć, w jakim formacie ma zwrócić rezultat, ale mówisz o odpowiedzi modelu, czy odpowiedzi z tej funkcji? Odpowiedzi z tej funkcji do modelu. Okej, okay, odpowiedź z funkcji do modelu. To jest kod, który piszemy w jakimś języku, tutaj w Node.js. Tak, rozumiem. Tylko jego rozumiem. Odpowiedź jest ściśle zdefiniowana. Tutaj to jest zawsze liczba przekonwertowana na string. Nie ma innej odpowiedzi tutaj, no może być jeszcze jakiś błąd ewentualnie. Okej, dobra, dziękuję. Natomiast jeżeli mamy potrzebę, żeby na przykład model nam zwracał informacje w jakimś formacie, na przykład prosimy go, nie wiem, wygeneruj mi JSON-a z odpowiedziami, to no, musimy o tego poprosić, nie? I to jest zwyczajnie już prompt engineering tak naprawdę, nie? Oprócz tego no, możemy, jeżeli jest taka potrzeba, wiemy, że nasz model ma zawsze zwracać dane w jakimś formacie, to możemy dokonać fine-tuningu i go zwyczajnie nauczyć od podstaw, żeby bez pytania zawsze w tym formacie zwracał. Okej, dobra, dzięki.